Drodzy Państwo, 85 lat temu, 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. Pierwsze bomby spadły na śpiące jeszcze w tym czasie miasto Wieluń. 4:40. 5 minut później Schleswig-Holstein otwiera ogień do stanicy polskiej na Westerplatte. Tak zaczyna się II wojna światowa. Pierwszy żołnierz, który ginie na Śląsku Cieszyńskim, ginie około godziny 5 rano. Gdy spojrzymy na każde miasto, każdą wioskę, widzimy tam tablice pamiątkowe ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że pamiętamy. Pamiętamy, czym jest wojna, jak okropna jest wojna, i prosimy Boga, aby dał pokój dniom naszym, bo tego każdemu z nas potrzeba, i w ojczyźnie, i na całym świecie. Ale również pragniemy powiedzieć, pamiętamy ludziom, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę. Żołnierzom, ale i cywilom. Wszystkim, którzy kochali i kochają Polskę. I pragniemy prosić o dar nieba dla nich. Modlimy się także za nas, abyśmy potrafili ten trudny, krwawy, ale i piękny spadek, jaką jest nasza ojczyzna, zachować w wolności, w poszanowaniu jeden drugiego, w miłości. Prosimy Boga o czyste serca, które kochają, a nie nienawidzą, które pamiętają okropności i pragną, aby nigdy zło nie dotknęło serc, sumień, ciał ludzi. Prośmy teraz miłosiernego Boga za wszystkimi, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę.